Dzień dobry Państwu. Studencki Wybór i Foch dzisiaj ma za temat wiodący hity protest songu. W studiu Emilia i Hubert. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybraliście całkiem dla mnie nieoczekiwanie. Z jednej strony klasykę, z drugiej strony, no w każdym wypadku to jest klasyka protest songu, ale jednak niekoniecznie najbardziej oczekiwana. Co ty wybrałeś? Ja zdecydowałem się na mówienie Strange Fruit, wykonania tak. Billie Holiday i piosenkę centralną. No właśnie, Strange Fruit to jest rzecz, od której się zaczyna historię protest songów w XX wieku. Oczywiście można byłoby zacząć znacznie wcześniej protest songi, ale jakby konwencjonalnie przyjmuje się właśnie Strange Fruit, Billie Holiday jako coś charakterystycznego. Co jest takiego w tej piosence, co tak mocno działa na jakby publiczność, że do dzisiaj jest hitem? Ja zupełnie się nie dziwię, że to ten moment, pojawienie się Strange Fruit jest uważany za ten moment rozpoczęcia mówienia o protest songach, dlatego że ta piosenka w pewnym sensie jest esencją protest songów. Ona zderza odbiorcę z pewnego rodzaju brutalnością, która wyrasta na kontraście lamentu, bo należy zwrócić uwagę, że melodia w Strange Fruit jest bardzo jednostajna, spokojna, smutna oczywiście jak najbardziej, bo to też tylko wymaga tematyka, ale nie jest agresywna. A tekst jest z kolei bardzo agresywny. Przecież piosenka jest o linczach, które dokonywały się. A w zasadzie w kontekście piosenki dalej w tamtym momencie również były dokonywane. Ale same lincze nie są wspominane w sensie dosłownym. Nie, tam jest to wszystko opatrzone w symbolikę, tutaj te strange fruit, no właśnie są dziwne, dlatego że to nie są tak naprawdę owoce sensu stricto. To są owoce, no cóż, owoce linczu, tak? Czyli tak. Po prostu martwi ludzie. Martwi ludzie, na dodatek woń z spalenizny, ciała spalonego. To nie jest coś, czego można oczekiwać na południu Stanów Zjednoczonych od chrześcijan, prawda? Tak, naturalnie. To też budzi pewnego rodzaju kontrowersje. Skoro to są owoce ich pracy, to jakie te owoce, to jaki owoc był ten pierworodny, który zerwali z drzewa zgodnie ze swoimi przekonaniami? No właśnie, bo zgodność czynów, czyli owoców z myślą, mową, to jest jeden z postulatów chrześcijaństwa, prawda? I tutaj można powiedzieć, że Billie Holiday robi bardzo duży protest przeciwko właśnie tym linczom, zwracając uwagę na dziwność takich owoców. Ale pamiętam, że okoliczności produkcji tego utworu też były szczególne, prawda? Tak, szczególny był zwłaszcza ten moment, kiedy on zaczął się pojawiać, bo pierwotnie Billie Holiday nie była w stanie go nagrać. On pojawiał się, był stałym elementem jej repertuaru, którego odgrywała cyklicznie w klubach. I bardzo ciekawy jest sposób, w jaki on był wykonywany, to znaczy jednokrotnie, kiedy miał coś wykonany, to trzeba było skończyć wszystkie światła. Jedyne światło padało tylko na twarz samej Billie. Kelnerzy w tym momencie już nie obsługiwali klientów, bo to była dość późna godzina, nawet już sam koniec. W związku z czym ci ludzie, którzy tam ostali się jeszcze w tym klubie, byli niespodziewanie zupełnie zderzani z tą brutalnością, i która była otoczona w takim lamencie. Tak, no właśnie, lament, który można byłoby bardziej przyrównać do psalmicznego, żałosnego zawodzenia, aniżeli do protestu, stał się olbrzymim symbolem protestu. Zresztą przez jakiś czas zakazanego, to znaczy nie wolno było Billie Holiday wykonywać. Później oczywiście, jako że to wszyscy pamiętali, jak bardzo duże emocje wzbudzało, nawet nagrywała to i mamy nagranie na YouTubie jej wykonań. Ale to nie jest to samo, co te okoliczności, o których wspomniałeś, Hubercie, więc tak, a drugim utworem była Centrala. Tak, Centrala, która się... Brygady Kryzys. Dokładnie, która charakteryzuje się bardzo ciekawym podejściem do formy. Tam zasadniczo jest to od strony muzycznej powtórzenie ciągle tych samych akordów na gitarze wraz z połączeniem z perkusją, co ma
uzasadnienie w wersji lirycznej, bo tam też powtarzają się ciągle te same słowa. Znaczy czekamy, czekamy, czekamy na sygnał z centrali. I każdy z tych słów zawiera pewnego rodzaju dychotomię, to znaczy czekamy, odnosi się do czekania w kontekście zmian politycznych, ale również w kontekście rzeczywistości Peru w ogóle, gdzie zawsze trzeba było czekać na koniec zmiany, na koniec, na kolejce albo tak. Na rozkaz, no właśnie, centrali, która z kolei jest tą, raz, że tą ogniskiem komitetem rewolucyjnym. Komitetem centralnym na przykład. Albo komitetem centralnym, albo ogniskiem rewolucji, który ma w jakiś sposób doprowadzić do zmiany systemu. Tak, tak, no bo właśnie kontekst był stanu wojennego, prawda? W związku z tym też nasłuchiwanie na przykład Radia Wolnej Europy, Radia Londyn, BBC, to wszystko było rodzajem centrali właśnie też, prawda? I ten mit strajku powszechnego, który jest mitem, bo nigdy strajk powszechny nie miał miejsca, to znaczy nigdy nie było tak, żeby wszystkie zakłady w danym kraju stanęły w proteście przeciwko czemukolwiek, ale ten mit jest mitem klasy robotniczej bardzo ważnym dla związków zawodowych, dla wielu ruchów społecznych, więc on pobudza. Dlatego ten utwór rzeczywiście do dzisiaj działa. No i jest też bardzo dobry muzycznie, nie? Tak, tak sądzę. Jeszcze, to jest punk rock, ale... Ale bardzo psychodeliczny, bardzo nieortodoksyjny względem... To też jest swego rodzaju paradoksem, jak ktoś może być nieortodoksyjny wobec nieortodoksyjnego rodzaju muzyki. Ale to też czekanie ma w sumie też ciekawy według mnie aspekt, że to jest trochę coś... W każdej rewolucji wyobrażamy sobie pewnego rodzaju przewrót. Wszyscy się masowo ruszają na ulicę i próbują zmienić system, podczas gdy to czekanie samo w sobie jest już rewolucyjne poniekąd, bo należy się zastanowić, czy jakakolwiek zmiana systemu, czy rewolucja nastąpiła w całym kraju, czy faktycznie ludzie w znakomitej większości nie brali udziału w tym micie protestu, tylko czekali po prostu. Tak, no faktem jest, że oczywiście mówi się o 9 milionach członków Solidarności w tym takim punkcie kulminacji w 1981 roku przed wprowadzeniem stanu wojennego. Potem się to wszystko rozmyło i druga Solidarność już nie była tym samym, prawda? Więc jakby sprawa jest ewidentna, że tutaj masz dużo racji. Dzięki wielkie. Emilio, ty wybrałaś Rage Against the Machine. Tak. I Killing in the Name. Piosenka Killing in the Name. No i jeśli chodzi o polski utwór, to polskie tango, tak o Hemingwaya, tak, ale tak. Najpierw ten Ratm. No to jest utwór bardzo emblematyczny dla tego, jak obecnie wygląda, mam wrażenie, amerykański protest song, to znaczy porusza temat przemocy policyjnej. I to też jest związane z tym, że co to jest muzycznie, gatunkowo, bo Rage Against the Machine bardzo dużo czerpie z rapu, przede wszystkim jeśli chodzi o warstwę wokalną. No i problemy, powiedzmy, związane z tym, jak policja traktuje obywateli, głównie czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, to jest temat bardzo powszechny w amerykańskim rapie. Tego jest bardzo dużo od takich żelaznych klasyków, jak chociażby Fight the Power czy Fuck the Police. To ta piosenka w pewnym sensie kontynuuje tę tradycję, bo powstała ona po protestach w Los Angeles, które były spowodowane uniewinnieniem czterech policjantów, którzy w dosyć brutalny sposób pobili czarnoskórego mężczyznę podczas zatrzymania na autostradzie. Tam było, z tego co pamiętam, tam było 30 parę ciosów pałką, kopniaki. No, generalnie skuty na podłodze, facet był przez ponad minutę okładany przez tych policjantów i mimo dowodów w postaci wideo tych policjantów początkowo uniewinniono. Dopiero po powtórnym procesie, który został spowodowany zamieszkami, które trwały prawie tydzień, dwóch z nich skazano i to też na niezbyt wysoki wyrok, 2,5 roku. No ale ta złość spowodowana tym, jak policja w Stanach działa, to jest, tak jak mówię, częsty temat, jeśli chodzi o amerykański protest song, amerykański rap. No, ostatnie wydarzenia związane z ruchem czarnych w Ameryce też są związane z pobiciem, prawda? No tam ta piosenka wróciła, zresztą nie tylko ta, przy okazji protestów po śmierci George'a Floyda. Tak.
No, temat jest oczywiście uniwersalniejszy, prawda? Bo... Tak, no bo w Polsce też dochodzi do nadużyć władzy ze strony policji, przez to, jak strukturalnie działa ta organizacja, że oni kryją swoich po prostu. Znaczy takim na przykład dużym, to dosłownie sprzed paru dni temat, z którym się udało zapoznać, że statystycznie w Ameryce policjanci częściej są sprawcami przemocy domowej. I to jest problem, który trochę ciężko jest rozwiązać, bo przez to, że policjant statystycznie częściej się tego dopuszcza, to jego partner czy partnerka, bo to jest w obu płciach widać taki trend, ciężej jest to zgłosić. No bo jeśli zadzwonimy na policję, potencjalnie osoba, która odbierze, również może być sprawcą przemocy domowej. Więc nadużycie władzy ze strony policji to jest bardzo popularny temat nie tylko w Stanach, ale systemowy problem. Też no, w jakimś sensie solidarności korporacyjnej. No tak, no i tak jak mówię, nadużycia władzy i możliwości, jakie daje ta odznaka, do czego zresztą nawiązuje ten utwór, gdzie wspomniane jest, że śmierć jest usprawiedliwiona, jeśli sprawcą śmierci jest osoba, ten wybrany biały, który ma odznakę policyjną. To wtedy wszystko w porządku. Tej piosence towarzyszyły również inne protesty, prawda? Czy w momencie powstania, czy tak ogólnie? Czy ogólnie. Nie, no to jasne, bo to jest bardzo nadający się do tego utwór, bo ta piosenka jest prosta, jeśli chodzi o tekst i melodię chyba też. Nie? No melodię może mniej, bo to są zdolni muzycy, więc ten... Muzycznie oczywiście dobra tak, ale ta piosenka na pewno jest chwytliwa pod tym kątem. Chwytliwa. I jest agresywna, a to się liczy. No właśnie to rage w nazwie zespołu tutaj ma chyba znaczenie, prawda? To znaczy jest to tak jak w przypadku lamentu Billie Holiday, nigdy byśmy nie powiedzieli, że to jest protest, tak poza kontekstem, to tutaj, jeżeli usłyszymy co najmniej troszkę, właściwie wystarczy pół minuty, już wiemy, że to jest protest. No tak, no bo generalnie muzyka tego zespołu jest, no czuć tą agresję i to zdenerwowanie właśnie na tą maszynę nieokreśloną. Jest to ewidentny gniew. Tak. Dobra, a polski utwór? Co Polskie tango, tak o Hemingwaya. Tak o Hemingwaya, całkiem świeża rzecz. Tak, z 2020, czyli krótko po wyborach parlamentarnych, gdzie zaczęło bardzo skrajnie rosnąć niezadowolenie z tamtych czasów też no, z obecnej władzy. I jakby to jest trochę przewrót w twórczości tako, bo on wcześniej nie poruszał raczej tematów politycznych, raczej takie społeczne obyczajowe też dużo o swoim po prostu życiu opowiadał, ma całą płytę temu poświęconą, Café Belga. A właśnie Polskie Tango i Jarmark, czyli płyta, na której potem ten singiel był, to jest płyta o Polsce, o problemach tego kraju, o problemach, jakie powoduje władza, o obecności kleru w Polsce, o influencerach, o zaściankowości, o elitach i o tej tak zwanej Warszawce. A jeszcze na dodatek Polskie Tango nawiązuje do z jednej strony tanga mrożka, z drugiej strony do wesela w różnej wersji. Prawda? Tak, ta piosenka w ogóle nawiązuje do wielu rzeczy. Jest odniesienie do wiersza Polak Mały, jest odniesienie do Patrz szerzej Łony, do współczesnych wydarzeń też, ale to chyba się trochę samo przez się rozumie. Tak, oczywiście. Jednym słowem, to jest w twoim rozumieniu raczej wybór jako coś, przeciwko czemu nie masz zbyt wielu zastrzeżeń. Chyba nie rozumiem pytania. Znaczy, bo jesteśmy w ramach studenckiego wyboru i focha. Chciałbym przyporządkować wybór czy foch? Nie, wybór. Ja uważam, wybór. Znaczy ta piosenka może jest momentami trochę trywialna, zresztą jest cała ta płyta generalnie. Ja wolę tego taka, który śpiewa o tym, jak mu przeszkadza smog w Warszawie i jak pisał swoje płyty jadąc ZTM-em, to ja wolę tego tako, ale jako taka jednorazowa rzecz, to uważam, że ta płyta się całkiem broni.
że mimo tych trywializmów to tam coś jednak jest. Wielkie dzięki. W studiu Emilia i Hubert bardzo dziękuję za udział i bardzo dziękuję za wasze wybory. Dzień dobry, dzisiejszy jest studencki wybór i foch, raczej wybór aniżeli foch. Hity protest songów. Mam w studiu Kasię i Maćka, którzy po jednym utworze wybrali i zaczniemy może Ladies First od Kasi. Co wybrałaś i dlaczego? Ja wybrałam Imagine Johna Lennona, ponieważ znałam tą piosenkę dużo, dużo wcześniej, tylko zazwyczaj kojarzyła mi się po prostu z lekkim radiowym hitem, który każdy może sobie słuchać jadąc samochodem. Nie zdziwiło mnie to, że znalazła się ona w kategorii protest songów, ponieważ doczytałam już kiedyś, że bardzo mocno sięga do czasów kontrkultury w Stanach Zjednoczonych i po prostu John Lennon napisał tę piosenkę dużo, dużo wcześniej, sprzeciwiając się panującym tam po prostu zasadom, a głównie chodziło o sprzeciwienie się wysyłaniu młodych mężczyzn do Wietnamu na wojnę. I jakby wiedziałam, że ta piosenka ma dużo głębszy sens. Mimo tego, że nie postuluje ona w żaden taki oczywisty, mocny sposób, tylko jest taka lekka, melancholijna. W sumie mamy tylko jedno słowo, imagine, wyobraź sobie. I ona sprawia, że wprowadza to nas w taki stan zadumy, jak świat mógłby wyglądać. No tak, nie ma tam gniewu jakiegoś wielkiego, prawda? Nie ma protestowania, nie ma krzyku, jest raczej bardzo ładna melodia, która na dodatek każe się rozmarzyć. Rzecz jest to oczywiście szersza aniżeli tylko przeciwko wojnie, bo jest przeciwko podziałom na kraje, a zatem jest to taka troszkę utopijna wizja świata bez granic, prawda? I to jest rzecz faktycznie, zresztą niektórzy tacy jak na przykład profesor Jarniewicz z naszego wydziału, jednocześnie poeta i jednocześnie teoretyk, także protest songów, no, mówili, że Beatlesi niekoniecznie byli po stronie takiego ostrego protestu, prawda? I to się zgadzałabyś się z tym chyba, prawda? Zgadzam się z tym. Ten protest jest taki pacyfistyczny, taki lekki, pała miłością, ta piosenka równością. Jest taka utopijna po prostu i nie ma tego, nie ma tej agresji, tak jak pan mówi. Nie ma, nie ma też wskazywania na bezpośrednie osoby typu zmień się ty teraz i już, tak. Tylko raczej zaprasza nas do jakby zajrzenia w głąb siebie, a niekoniecznie typuje konkretne osoby i je krytykuje za postawy. Więc to jest wszystko w takim no prostolinijnym schemacie. I to sprawia, że w jakimś sensie jest to piosenka uniwersalna, którą można oderwać od kontekstu bezpośredniego powstania, prawda? Tak, i właśnie co ciekawe, ta piosenka nie była tak od razu popularna i w sumie nadal jest popularna i przy jakichś często przemocowych wydarzeniach pojawia się w kontekście publicznym. Chociażby właśnie doczytałam, że pojawiła się na otwarciu Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Wykonana została przez koreański zespół, więc tutaj kontekst też wojny koreańskiej pojawił się. I podział na dwa kraje tak. Ostrą granicą, prawda? To jest tak jak mur berliński niemalże. W pewnym sensie jest to takie bardzo, no ale też znamienne, że igrzyska chińskie wykorzystują taki właśnie wątek, utopijny dość. Tak, bo zarzuca się też piosence Imagine właśnie ten komunizm marksistowski i po prostu, że wizja świata Lennona
gdybyśmy się zastanowili głębiej, jak ten pokój można byłoby osiągnąć, to jednak ta wizja jest czarna, ponieważ taki pokój, równość dałoby się jedynie osiągnąć poprzez wprowadzenie tej agresji, czyli przemoc polityczną. Więc to jest taki paradoks, który możemy zobaczyć w tej piosence, że z jednej strony dążymy do tej równości. Niby non-violence. Tak, a z drugiej strony, kiedy rozłożylibyśmy tą piosenkę na czynniki pierwsze, też sam Lennon chyba wypowiadał się, że on nie jest komunistą, ale jego piosenka jest przesiąknięta komunizmem. Mhm. Więc tutaj poruszamy się po trochę takim niebezpiecznym gruncie, jeśli chodzi o tą piosenkę. No, nie wiem, czy niebezpiecznym, ale na pewno niejednoznacznym. Prawda? Tak, to znaczy, to jest taka... Także dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że tutaj jest studencki jednocześnie wybór, jednocześnie troszkę foch. Troszkę tak. Troszkę tak, dzięki wielkie. Maciej, tak. Maciek, czy ty wybierając mury, bo z tego co pamiętam, to właśnie wybrałeś, nie miałeś wrażenia, że to jest taki klasyk w Polsce? No jak najbardziej, właśnie w odróżnieniu od Kasi, która powiedziała, że wybrała piosenkę, która kojarzy jej się lekko, to ja z kolei wybrałem piosenkę, która mi się bardzo ciężko kojarzy. No właśnie. Z różnymi spotkaniami patriotycznymi, wydarzeniami związanymi z jakimiś historycznymi wydarzeniami. No i zabrałem się za utwór, który ma dosyć rozbudowaną, bardzo rozbudowaną legendę tak naprawdę i jest mocno osadzony w historii Polski PRL-owskiej. No i tak naprawdę jego legenda, można powiedzieć, trwa do dzisiaj. Na ile to jest legenda zamierzona, czy jak gdyby to jak ten... historia tego utworu, sława tego utworu się rozwija, na ile to jest zaplanowane przez artystę, przez Kaczmarskiego, to trudno powiedzieć. On sam w każdym razie w którymś momencie stwierdził, że wręcz nie lubi tego utworu, właśnie przez to, że trochę został niezrozumiany. Także to było dla mnie odkrycie. A co było takiego niezrozumiałego w tym tekście? Bo to jest dość charakterystyczne, prawda? Że jakby... Niezrozumiałe jego zdaniem i jego biografów i ludzi, którzy pisali o tym utworze, było to, że takim fragmentem z tego tekstu Murów, który został najbardziej zapamiętany i najczęściej był używany, to był refren. Refren, który można powiedzieć zagrzewał do walki. No tutaj warto przypomnieć oczywiście, że to był początek lat 80. rozwijający się ruch Solidarności, więc siłą rzeczy pieśniarz, który zdobywał coraz większą sławę, pojawił się na coraz większej ilości koncertów, no i też był bardzo doceniony za poziom artystyczny, że zwracano uwagę na jego teksty i że właśnie wyciągnięto z tego tekstu, można powiedzieć, ten fragment, który się odnosi właśnie do walki. Tak? Który można było śpiewać podczas protestów. Tak jest. Śpiewać podczas protestów, pisać na murach notabene właśnie. Tak. Natomiast warto powiedzieć, że ten fragment był zapisany w tekście w cudzysłowie. To znaczy ten tekst tak naprawdę Murów to jest może nie tyle pacyfistyczny tekst, co ostrzegający tak naprawdę przed takimi tłumnymi ruchami i przed konsekwencjami tego, co może nastąpić po jak gdyby rozgotowaniu, można powiedzieć, nastrojów w społeczeństwie i że konsekwencje tego mogą być wcale nie lepsze niż to jest los w pewnym sensie folwarku zwierzęcego Orwella, prawda? Mm-hmm. Który też w jakimś sensie był na początku tylko identyfikowany jako
krytyka komunizmu i tego, co nastąpiło po komunizmie, czy też po rewolucji, a nie, bo komunizmu chyba nigdy nie było na świecie. Więc to, co nastąpiło po rewolucji. Natomiast Orwell jest uniwersalny w tym sensie, że traktuje o pewnych zjawiskach społecznych i podobnie pewnie Kaczmarski, prawda? To znaczy jest w tym sensie też bardzo uniwersalny. Także a jakby wyrwano tylko ten refren i już nie zauważano końcówki. Nie zauważano końcówki, czasem przekręcano ją, czasem odśpiewywano, a następnie dodawano jeszcze taki pozytywny wers, którego nie zamierzył Kaczmarski. No różne były losy tych przeróbek. No tylko można by się zastanowić, czy to, że ten tekst został oderwany od intencji autorskiej, można powiedzieć, czy to jest tak skrajnie i wyłącznie negatywne zjawisko. No bo jednak ten utwór, jak niedawno się dowiedziałem od znajomego Białorusina, czy Polaka mającego białoruskie pochodzenie, na ich spotkaniach wymierzonych w Łukaszenkę i jak gdyby prodemokratycznych w Polsce, też ten utwór jest odśpiewywany, więc w gruncie rzeczy trudno tak naprawdę ocenić, czy to, że no, nie zauważa się tego cudzysłowu, czy to jest tak wyłącznie negatywne zjawisko. No jest to z pewnością nie zero-jedynkowa taka sytuacja. A to jest właśnie bardzo ciekawy moment. Przypadkowo znaleźliście się wy tutaj naraz, to znaczy Kasia z powodu Imagine, ty z powodu murów, ale w istocie dotykamy tutaj jednego z podstawowych problemów, prawda? To znaczy dzieło sztuki, jaką jest piosenka, funkcjonuje własnym życiem praktycznie i w przypadku Imagine jest to jakaś sentymentalna piosenka, która pozwala ludziom się dobrze poczuć, jako no, wyobrażających sobie lepszy świat w pewnym sensie. W przypadku murów ludzie się dobrze czują, bo mają wrażenie, że protestują przeciwko czemuś, a w istocie oba losy tych piosenek właściwie no, przeciwstawiają się intencji, nie? Pierwotnych autorów. No to ciekawa konkluzja, jak sądzę, która wyszła jakby od was. Ja zupełnie tego nie przewidziałem. Także bardzo dziękuję. Jeszcze raz, dzień dobry, Studencki Wybór i Foch. Będziemy mówić o hitach protest songów. Mikołaj, którego mam w studiu teraz, jest również amatorsko bębniarzem, z tego co słyszałem. No na wpół amatorsko, koncert był. Koncert nie jeden. Już był jeden. No, gratulacje oczywiście. Natomiast dzisiaj w kontekście Rage Against the Machine i Killing in the Name, to było wybrane przez bardzo wiele osób jako sztandar, można powiedzieć, protest songów, czy też hit protest songów. No i teraz, dlaczego ty wybrałeś ten utwór i co jest takiego szczególnego w może w warstwie też muzycznej dla ciebie jako bębniarza? Wybrałem to dlatego, że to jest jakby po prostu kapitalny kawałek, jakby z wielu względów, jakby po prostu jakby czysto muzycznych i jakby jakby to jest jeden z tych przypadków, gdzie każdy członek zespołu, każdy element jakby muzyki jest na tyle, powiedzmy, nie wiem, indywidualny, czy jakby no, posługuje się inną stylistyką, czy jakby ma inny background muzyczny, ale jednak to właśnie tak ze sobą jakby świetnie, że tak powiem, rozmawia, rezonuje, że można tego słuchać i słuchać. I właśnie w przypadku perkusji, jakby jest to dla mnie osobiście zespół, który ma jedno z najpiękniejszych brzmień bębnów w ogóle jakby w rocku, czy w metalu. Jakby osobiście dla mnie bardzo inspirujące, chociażby dlatego, że jakby stosunkowo Wilk ma, perkusista, ma szeroko otwarty hi-hat.
przez co i jak. Hi-hat to jest ten talerz, podwójny talerz, który jest jakby nad, czy jakby kontroluje go lewa stopa, który można jakby zamykać i zamknięty jakby ma bardziej punktowe uderzenie. A jakby kiedy jest otwarty, ma właśnie bardziej szeleszczące, jakby głośniejsze. I właśnie on ma bardzo otwarty ten hi-hat, przez co po pierwsze pojedyncze uderzenie w niego jest dosyć rozległe, czyli jakby to właśnie nie ma tej punktowości, jest dosyć powiedzmy no z, to bardzo, bardzo brzmi profesjonalnie, muszę powiedzieć. Dziękuję. Znaczy jakby, ale efekt jaki jest? Tak, właśnie efekt tego jest po pierwsze taki, że w tym jest niesamowita energia. Jakby powiedzmy zagrać to samo na zamkniętym hi-hacie, czy jakby po prostu bardziej przymkniętym, to byłoby właśnie bardziej punktowo, przez co no mniej tak mocno. Jednak jakby protest songi, szczególnie właśnie takie stawiające na powiedzmy agresję brzmienia, on jakby ich siła jest w tym, że to trochę nie jest takie precyzyjne, że to jest jakby właśnie ten nie, częściowo ukierunkowany jakby, że tak powiem, gniew ludu, w tym sensie... No, właśnie, Rage Against Machine i akurat ten utwór jest ewidentnie protest songiem od strony tekstowej i muzycznej zarazem, bo mamy takie protest songi jak Imagine, czy na przykład właśnie Strange Fruit, czy Szklaną Pogodę. To są rzeczy, które są ładne, melodyjne i tak dalej. Właściwie człowiek nie wie do końca, na początku przynajmniej, nie wie, czy to jest faktycznie protest song. Natomiast tutaj nie mamy wątpliwości. Absolutnie. Z czego to się bierze? No właśnie jakby... Właśnie z tego, tylko z tej... Znaczy, bębnów? Między innymi. Ja bym powiedział, że oczywiście tak jak najbardziej. Ale jakby... No z tego chociażby właśnie, że te bębny są takie, że są mocne jakby... Ale to jest heavy metal? Prawdę mówiąc, ja nie lubię, znaczy jakby nie umiem jakby myśleć gatunkami, chyba tak, może, heavy rock, ale właśnie jakby po pierwsze, to nie jest dosyć jakby zbyt skomplikowany zestaw, tutaj wyjątkowo używa krowiego dzwonka, co jest, nie wiem, może nawiązanie na Led Zeppelin, nieważne, w każdym razie, no to nie są zestawy, jakby nie wiem, zespołu typu Rush, czy Tool i tak dalej, gdzie to jest rozległy zestaw, nie, to jest jakby standardowy, mniej lub bardziej standardowy zestaw, który jakby otrzymuje każdy na start, ale też gitara Toma Morello, który bardzo eksperymentuje z dźwiękiem, że właśnie on jest niestandardowy, nieszablonowy. Jakby ja nie jestem gitarzystą, nie umiem do końca powiedzieć, jakby na czym to polega, czy jakby z jakich efektów korzysta, ale to właśnie jak jego solówki po prostu brzmią. Nie chodzi powiedzmy o warstwę melodyczną, melodyjną, tylko właśnie trochę zabawy z hałasem, z szumem, z reverbem, z gainem i tak dalej, i tak dalej. Jakby wiele, powiedzmy, jest brzydoty w tym brzmieniu gitary, co właśnie, no, jakby zagrać to samo na, nie wiem, gitarze akustycznej, jakby fajne by to było na pewno jakieś tam ładne, no ale kurczę, właśnie jakby przez to, że to jest takie wybijające się, powiedzmy, z normy, to jest protest. Nie umiem zbyt wiele powiedzieć na temat gitary basowej z tego powodu, że no właśnie nie jestem gitarzystą basowym. Na pewno jest jakby bardzo funkowo, punkowa, nie pamiętam jakby dokładnego backgroundu muzycznego właśnie basisty, ale jakby no na pewno właśnie bardzo, powiedzmy, wzbogaczy, że jakby akompaniuje, znaczy właśnie nie tylko akompaniuje resztę, tylko trochę jakby podkreśla te inne rzeczy. No jest, nie wiem, chociażby slap bass, który jest... Używałeś określenia Rust też, prawda? Czy nie? Nie, ale mogę użyć. Okay. Rust. ale też no właśnie na końcu wokal z Zakadela Rocka chyba. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że on śpiewa, to jest trochę melorecytacja. I właśnie jakby, że tak powiem, jakby zrobić protest song, powiedzmy bardziej operowo, czy jakieś niesamowite tutaj wirtuozję melodyjno-wokalną, no to jakby fajnie, ale jakby jak to śpiewać właśnie podczas protestu, czy jakby idąc marszem, a tutaj jak on... Tak, bo tutaj on po prostu, on mówi, on krzyczy, on szepcze, jakby fuck you, I won't do what you tell me. Tam nie ma
jakby nie wiem, jak, czy jest w ogóle jakiś zapis nutowy, to po prostu masz krzyczeć. To masz krzyczeć do mikrofonu, to masz krzyczeć do BBC, to masz krzyczeć... A jednocześnie nie jest to taki zwykły punk rock, prawda? Który, tak. Jak wiadomo, był właśnie takim krzykiem bez melodii, aczkolwiek God Save the Queen to jest rodzaj oczywiście melodii, zwłaszcza w refrenie tam pojawia się... Tak, jakby z jednej strony jest właśnie to, że to jest bardzo emocjonalne, jakby powiedzmy bezpośrednie śpiewano mówienie, powiedzmy, ale też jednak ważna jest warstwa liryczna, czy jakby po prostu słowna, że jakby to jest tekst łatwy do zapamiętania. Właśnie chociażby to, coś się dzieje. Nie? Tak, jakby to nie jest po prostu jakby fuck you, I won't do what you tell me, tak. Tylko jakby no właśnie, tak jak chyba Emilia wcześniej wspominała, jakby ma to cały background jakby kulturowy, społeczno-polityczny, plus jakby te słowa jakby ładnie brzmią, czy jakby to się rymuje, to łatwo zapamiętać, jakby często jest powiedzmy taki problem z metalem, z heavy metalem, czy z innymi takimi brzmieniami, że jakby nawet jak ktoś lubi daną muzykę, nie wiem, mi się na przykład podoba, ale ciężko na przykład, nie wiem, zanucić, czy jakby zaśpiewać, czy coś takiego, te kawałki. A właśnie Rage Against the Machine jest utworem, który jest, w sensie można zaśpiewać, można zanucić. Tak. Wielkie dzięki. Myślę, że na tym możemy zakończyć, że jest to hit ewidentnie zarówno od strony muzycznej, jak i od strony warstwy tekstowej. Więc wydaje mi się, że tutaj no, gratulacje dla Rage Against the Machine za to, że tak wiele osób wskazało ten utwór. Wydaje mi się, że to jest dość charakterystyczne. Także wielkie dzięki za wypowiedź perkusisty i jednocześnie muzyka i interesującego się również muzyką. Dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Tak, dobra.